Rozdział trzydziesty piąty. Niespodzianka. hak rzekł. Tomku, gdybyśmy mieli linę, moglibyśmy stąd zwiać. Okno nie jest wysoko. Głupstwa gadasz. Dlaczego chcesz uciekać? Wiesz, jestem nieprzyzwyczajony do takiego tłumu. Ja tego nie wytrzymam. Ja do nich tam nie pójdę. Ach, brednie. To nic nadzwyczajnego. Mnie tam wszystko jedno. Będę na ciebie uważał. Zjawił się Sid. Tomku, rzekł. Ciocia czekała na ciebie całe popołudnie. Mary przygotowała twoje niedzielne ubranie i wszyscy cię szukali. Słuchaj, czy to glina i świeca są na twojem ubraniu? Panie Sid, proszę pilnować własnych spraw i nie wtrącać się do mnie. A co znaczy to całe zebranie tam w salonie? To taki wieczorek, jakie wdowa często urządza. Dziś ma to być na cześć Walijczyka i jego synów za to, że ją w ten czas w nocy od takiego nieszczęścia uratowali. Słuchaj, mogę ci więcej powiedzieć, jeśli chcesz. No, co takiego? Otóż, stary Jones przygotował dla zebranych pewną niespodziankę, ale ja podsłuchałem, jak dzisiaj z ciocią o tem mówił. Miało to być tajemnicą, ale zdaje się, że już nią tak bardzo nie jest. Wszyscy już wiedzą, nawet wdowa chociaż udaje, że niczego się nie domyśla. No, panu Jonesowi bardzo na tym zależało, aby i hak był dzisiaj, bo wiesz, bez haka nie mógłby swojej tajemnicy wyjawić. Tajemnicy jakiej? No wiesz o tym, że hak szedł za tymi złoczyńcami, krok w krok, aż do domu wdowy. Stary chciał swoją niespodzianką wywołać ogromny efekt, ale zdaje mi się, że mu się to nie uda. Sid roześmiał się, bardzo z siebie zadowolony. Sid, czy to ty rozgadałeś? Wszystko jednak to, ktoś rozgadał, to wystarczy. Sit, w całym mieście znam tylko jednego łajdaka, który jest do czegoś podobnego zdolny, a ty nim jesteś. Gdybyś się był przypadkiem znalazł na miejscu haka, zmykałbyś, ażby się kurzyło za tobą, i nikomu nie pisnąłbyś nawet o opryszkach. Umiesz robić tylko świństwa i nie możesz znieść, gdy się kogo chwali za coś dobrego. No, no, nie dziękuj, jak mówi wdowa. Chwycił go za uszy, wytargał i kilkoma kopniakami dopomógł mu do wydostania się za drzwi. Poskarż się Cioci, jeżeli masz ochotę, a jutro nastąpi ciąg dalszy. W kilka minut później goście wdowy znaleźli się przy stole. Wedle ówczesnego zwyczaju. Ulokowano tuzin dzieci przy bocznych stolikach, w tym samym pokoju. W odpowiedniej chwili pan Jones wygłosił mowę, w której dziękował za zaszczyt wyrządzony jemu i jego synom, ale ciągnął, jest tu ktoś inny, czy ja skromność i tak dalej i dalej. Wyjechał ze swoją tajemnicą o udziale Haka w tej przygodzie w sposób wielce dramatyczny, w czym był mistrzem. Lecz zdumienie gości wywołane tak wielkim odkryciem, było cokolwiek sztuczne. Nie objawiło się więc w sposób tak głośny i żywiołowy, jakby się to stało w innych, pomyślniejszych okolicznościach. Wdowa wysilała się, co prawda, na udawanie, że pierwszy raz o tem wszystkim słyszy, i zasypała Haka taką powodzią komplementów i objawów wdzięczności, że biedak zapomniał o tym, jak nieswojo się czuje w eleganckim stroju, bo w jego świadomości stanęło inne niemiłe uczucie, nie do wytrzymania że jest tarczą, w którą mierzą wszystkie oczy i wszystkie pochwały. Wdowa oświadczyła, że zamierza przyjąć haka do swojego domu i starać się o jego wychowanie, a później, o ile jej środki na to pozwolą, dać mu w rękę skromny, ale przyzwoity kawałek chleba. Teraz nadeszła chwila Tomka, powiedział niespodziewanie. Hakowi tego nie potrzeba. Hak jest bogaty. Tylko wzgląd na przyzwoitość nie dopuścił do wybuchu śmiechu uznania, na jaki zasługiwał ten udany dowcip. Całą odpowiedzią było więc trochę kłopotliwe milczenie. Przerwał je tomek. Hak ma pieniądze. Może państwo temu nie wierzycie, ale tak jest, ma ich dość. O, proszę się nie uśmiechać. Mogę was zaraz przekonać. Proszę o minutę cierpliwości. Wybiegł z pokoju. Wszyscy spoglądali na siebie, nie wiedząc, jak to rozumieć. Pytające spojrzenia spoczywały na haku, ale ten milczał, jakby był niemy od urodzenia. Sit, co się kowi stało? Zapytała ciotka Poli. Nigdy tego smyka nie można zrozumieć ja. Wszedł Tomek, uginając się pod ciężarem worków i nie pozwolił ciotce dokończyć zdania. Wysypał całą masę żółtych monet na stół i zawołał. Widzicie? A co mówiłem? Połowa jest haka, a połowa moja. Widok ten zaparł wszystkim oddech. Wszyscy wytrzeszczyli oczy i przez chwilę panowało nieme zdumienie. Potem nagle wybuchnął gwar głosów żądających wyjaśnienia. Tomek oświadczył, że może je dać. I dał. Opowiadanie jego było długie, ale w najwyższym stopniu zajmujące. Nikt słówkiem nie przerwał uroku, jaki wiał ze słów chłopca. Gdy skończył, pan Jones rzekł. Miałem w zanadrzu na dziś wieczór maleńką jeszcze niespodziankę, ale wobec tych bogactw nie wchodzi ona już w rachubę. Byłoby to coś strasznie niepozornego, muszę to przyznać. Przyliczono pieniądze. Suma wynosiła ponad 12 tysięcy dolarów. To było więcej niż ktokolwiek z obecnych widział kiedyś naraz. Chociaż było wśród nich dużo takich, których majątki przedstawiały większą wartość. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.